Jasna Góra jest dla mnie jakoś ważna. Z takiego punktu widzenia całości życia narodu, całości życia wiary właśnie w naszym kraju. I myślę, że każdy ksiądz powinien tu przynajmniej jedną mszę odprawić właśnie przy ołtarzu z cudownym obrazem częstochowskim. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Jestem naprawdę wzruszony, że możemy się tutaj w tym miejscu szczególnym razem modlić. To jest wielkie sanktuarium naszego narodu. To miejsce złożone z radości, trosk, triumfów i cierpień Polaków zanoszonych przed oblicze Maryi. Ludzie potrzebują kogoś, komu będą mogli zawierzyć swoje problemy i smutki. Kogoś, z kim będą mogli dzielić się swoją radością. Uważają, że właśnie w ramionach Matki znajdą bezpieczeństwo, ukojenie i zrozumienie, którego szukają. Oczywiście to jest prawda, ale niestety często bywa źle rozumiana. Niektórzy przeciwstawiają miłosierną Maryję sprawiedliwemu Bogu. Ale jest to wielki błąd, który zamienia Matkę Boga na boginię, przez co traci ona swoją szczególną misję i zabiera w umysłach tych ludzi miejsce przeznaczone tylko i wyłącznie dla Wszechmocnego. Tego typu myślenie przeciwstawia się Bożemu objawieniu i samej pobożności maryjnej. Zadajmy więc dzisiaj te pytania odnoszące się do tej pobożności właśnie tutaj, w Częstochowie, w sercu naszej polskiej pobożności maryjnej. Jak rozumieć maryjność? Kim dla nas powinna być Maryja? Roman Brandstetter w swojej wielkiej biografii Jezusa nazywa Maryję kobietą cienia. Cienia, czyli usunięcia się z pierwszego miejsca. Maryja niejako sama, na własne życzenie, ukrywa się przed światem. Mogła przecież ogłosić się Matką Mesjasza i zażądać dla Niego tronu Dawida, zajętego przez Heroda. Biorąc pod uwagę nastroje w Izraelu, to przewrót mógł się nawet udać. Jednak ona nie decyduje się na to, by stać przy tronie swojego Syna. Zgadza się na to, aby stanąć przy Jego krzyżu. Maryja nie wybiera drogi, jaką jej przypisujemy. Bogini, Królowej Wszechpotężnej, która może jednym słowem swoim zmienić losy człowieka. Ona nie chce władzy ani zaszczytów. Zależy jej tylko na tym, aby w jej życiu zrealizowała się wola Boga. Maryja wybiera ciche trwanie przy swoim Synu, tak ciche, że wręcz niezauważalne. Ciekawe, że właśnie w momencie największego ukrycia i samotności staje się Matką Kościoła. Kiedy jest najbardziej niezauważona i wzgardzona, stojąc w tłumie pod krzyżem swojego Syna, uznanego za przestępcę i zdrajcę Izraela, zostaje Matką Jana, który symbolizuje cały Kościół. Być może była wtedy najmniej znaczącą kobietą w Izraelu, wdową, matką przestępcy,
nieposiadającą wnuków ani dużej rodziny. A jednak to właśnie wtedy otrzymuje misję, która rozszerza się na cały Kościół. Dlaczego tak jest? Jak pisał święty Paweł, moc w słabości się doskonali. Doktryna chrześcijaństwa jest doktryną pokory, a nie samodoskonałości, bo wierzymy, że Bóg rzeczywiście działa. Dla nas Trójjedyny nie jest jedynie wycofanym stworzycielem, który nie interweniuje w dzieje świata, by na końcu czasu dokonać sądu. On jest miłością, a więc działa w życiu każdego, kto na Niego się otwiera. Tak właśnie jest z Maryją, tą prawdziwą, którą znajdujemy na kartach Ewangelii. Ona jedynie pozwala Panu działać. Właśnie do tego powinna prowadzić nas dobrze pojęta pobożność maryjna, do zgody na Boże działanie. Maryjności nie liczy się liczbą odmówionych różańców, odbytych pielgrzymek czy posiadanych obrazów i figur. Ten, kto idzie w swoim życiu po śladach Maryi, jest tym, który pozwala, by w jego szarej codzienności narodził się Chrystus. Kimś, kto zgadza się na pokorne czekanie na realizację Jego woli. W końcu tym, który nie traci wiary pod Jego krzyżem. Zatem po co czcić Maryję, skoro ona jedynie pozwala Chrystusowi działać, a sama z siebie jedynie milczy? Nie jest przecież bardziej miłosierna od Boga, źródła wszelkiego miłosierdzia. Nie kocha ludzi bardziej od Boga, który jest miłością. Jak jest jeden powód, a jest nim Jezus Chrystus. Maryja bowiem zawsze pomaga nam przyjść do naszego Mistrza, który może nam udzielić pomocy, jakiej oczekujemy. Tak jak było choćby w Kanie Galilejskiej, gdzie Maryja jedynie cicho przyprowadza sługi do Jezusa, w ten sposób ratując wesele. Kiedy patrzymy na ikonę częstochowską, zauważamy, że Maryja jest jedynie tłem dla Jezusa, którego trzyma w rękach. Jednocześnie jest tłem, bez którego On nie byłby widoczny. Gdyby Maryja nie zgodziła się na Jego przyjście, to nie byłoby wcielenia i zmartwychwstania, słowem zbawienia. Gdyby nie jej fiat, niech tak się stanie, świat nie poznałby Zbawiciela. Mocą Maryi nie jest jej wewnętrzna siła, ale jej zgoda na to, aby Wszechmocny działał w niej i przez nią. Tego właśnie uczy nas Maryja, nasza Matka na drodze wiary. Ona pokazuje nam, jak przyjąć do serca Jezusa, jak otworzyć się na Niego, by Słowo stało się ciałem, również w naszym życiu. Nie jest więc pomocą, która zaradzi naszym codziennym problemom. Ona jest kimś o wiele więcej. Wspomożycielką, która prowadzi nas do swojego Syna, jedynego, prawdziwego Zbawiciela. Życzę, żebyście każdego dnia szli cichą drogą Maryi, bo na niej spotkacie Chrystusa, na którego czekały wszystkie ludy od stworzenia świata, na którego wszyscy czekamy od naszego pierwszego oddechu, bo potrzebujemy Jego świętej obecności, jedynej, która może dać nam prawdziwe szczęście.